Siemanko! Witajcie! Mam paczki za... Mam dużo paczek. 11 aż. Za ważne mecze UEFA i wygrane kwale. Znaczy 4 mecze wygrałem, no. Czyli się dostałem do Food Champions. Dobra, przechodzimy od razu do tych paczek. Musi coś polecieć fajnego. Z 11 paczek to tak choćbym na toty otwierał paczki. Dobra, lecimy po kolei. Nie będziemy zaczynać od najsłabszej, po kolei lecimy. Wszystkie paczki są wymienne. Tak. Let's go. W pierwszej paczuszce niestety nie ma nic za Argentyna. De Paul. Paul, albo jak on się tam nazywa, słabo. Na pewno będzie dużo duplikatów. O, myśliwy na rynek. A ładny kolor tej linii. Granatowy, a nie, to kolor, nie wiem, a tu jest granatowy. Dobra. A, mogłem zostawić sobie. A nie, to by się zlewało z zieloną murawą, nie. Dobra, następna paczka. I tu też nic nie ma. Kąsa. Ukąsi. Dobra. Kurde, ciągu. Jeszcze tylko 9 paczek. To jest jakaś lepsza paczka. Tu musi być walkout. I są ekrany. Tylko. Marco. Marco Asensio. Dobra. Asensio. Dobra. Kurde, dalej nic nie leci fajnego. Masa kupa duplikatów. To może ta paczka. No, znowu ekrany tylko. Za ważne mecze jeszcze nic fajnego mi nie poleciało. Nic takiego naprawdę wow. Nie poleciało jeszcze, chyba. Chyba. 8 trójki do SBC-ków. Teraz walkout poprosimy. No i znowu dubne ekrany. Kąsa. Jest walkout, nie, to tylko ekrany. Poprosimy w końcu walkout. Ale jak już pieprz nie łokał, to taki gruby coś mi się wydaje. No sypie tymi ekranami, a walkoutu nie ma. Nawet nie wiem, które paczki za co otwieram. Te. No to już same słabe paczki. Te najlepsze otwarłem, no nie.
Ale w słabych pakach też mi leciało czasami. Dziesięć paczek już hop otworzył i żadnego walkoutu. Gruby walkout poprosimy. No nie. Jedenaście paczek hop otworzył i nie było walkoutu. No niestety. Ale odcinek rzucę. Tak. Jeszcze mamy paczkę z podglądem. Za 3 minuty. To sobie nie obejrzymy. Chociaż może na koniec. Bo jeszcze mam do was coś do powiedzenia, żeby nie było tak kolorowo. Jest czwartek, tłusty czwartek, 24 lutego, tak? Chyba tak. No i co się dzieje? No. Coś, co mi się bardzo nie podoba. Rosja zaatakowała Ukrainę. No. Co wam mogę powiedzieć? Odcinki się będą pojawiały. Mimo tego, co się wydarzyło. Póki będę mógł. No. Śmiejąc się. Nie ma żartów. Mam znajomych na Ukrainie. Bardzo mi się ta sytuacja nie podoba. Jestem z tego powodu smutny. Choć wiem, że takie wojny to są cały czas. Przecież się biją. Na Bliskim Wschodzie się biją. W Afryce się biją. W Afganistanie i jeszcze nie wiem gdzie. No, to na koniec, zamiast się pożegnać, zacytuję jeden znany film science fiction, fantastyczno-naukowy, który na pewno będziecie kojarzyć po tym cytacie. Krótki cytat na zakończenie. Małpa kierwa nie zabije małpy. Tak, dziękuję.